Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony MatKonix, no i witam was w kolejnym odcinku z Farminga na moim kanale i jesteśmy dzisiaj na serii Od Zera do Milionera i niestety mam dla was taką smutną informację, ponieważ przed odcinkiem był u nas komornik i zajumał nam niestety całe gospodarstwo. Jedyne co mi zostawił, no to mój dom oraz moich tutaj najlepszych, kurde, znajomych, czyli The David Games. Dzień dobry. The Davida Gamesa, o, może tak to powiem. I Kamilos oczywiście. Witam. I jeszcze zostawi nam tutaj samochód. Dobra, jeszcze samochód z jajkami, nam został. Oczywiście żartowałem, taki wstępik właśnie śmieszny, ponieważ dzisiaj, jak wiecie, wielka pierwsza przebudowa gospodarstwa. Wszystkie maszyny żeśmy tutaj wywalili, koło pól, jak widać wszystko żeśmy przestawili, bo dzisiaj wielka, tak jak mówię, przebudowa. Na moim koncie, jak widać, mega dużo pieniędzy. Jeszcze się to dzisiaj troszeczkę podwiększy. Lecz zanim jeszcze zaczniemy sobie przebudowę gospodarstwa, to muszę zrobić dwie rzeczy. Ogólnie chłopaki dzisiaj robią tą wielką misję, co zaczęli w poprzednim odcinku. Ja bym się tepnął do was jakoś tutaj, może tak to się uda? A ile mamy procent? 13. Zaczęli właśnie tą misję u właśnie Dawida, czy tam, tak, u Dawida. I jak widać, dalej tą misję sobie tutaj robię, także no, powodzenia chłopaki, mam nadzieję, że wam się to uda. Dzisiejszy odcinek też 40-minutowy z okazji, że tutaj rozbudowa gospodarstwa, no to jest to specjalny odcinek. Więc ja się już tepam na nasze gospodarstwo, którego nie ma. I myślę, że możemy zaczynać. Ogólnie co się zmieniło, to sprzedałem wszystko. Właśnie jeżeli chodzi o słomę, to żeśmy też sprzedali właśnie. Więc już tak mówiąc, tak to wszystko zrobiliśmy. Powyższyliśmy też teren, żeby nie było tutaj tych progów, jakie były. Także myślę, że możemy zaczynać. Ogólnie dzisiaj mega dużo rzeczy mam do powiedzenia, ale też myślę, że będę dzisiaj mniej mówił, bo więcej chłopaki w sumie będą dzisiaj mówić, bo będę musiał się dzisiaj skupić. Od czego by może zacząć? Myślę, że zacznę może od tutaj upiększania koło domu, stawiania w sumie tego płotu. Więc zdążył płot postawić. Dobra. Dzisiaj trochę w niektórych momentach mogę mniej postawi mówić, na spokojnie. Bo tak jak mówię, no będę musiał się skupić. No dobra. Ale przynajmniej nie jesteś sam, to my będziemy coś tam mówić. Właśnie, to jest. No. Jak u siebie robiłem przebudowę gospodarstwa na M-Creeku, to żebym potrafił przez tam 20 sekund chyba nawet nie mówić nic. I nic nie było mówione, nie? Jakby to był odcinek bez mikrofonu. Bo to trzeba się zawsze skupić na czymś akurat. Dobra, teraz tak, żeby ile ty, Dawid, jedziesz z tym? Potem będzie w sumie najgorzej. 12. Bo... Kurde, to trzeba będzie w miarę prosto zrobić. Ile? Okej, jeden w miarę. Też. Prosto. Tutaj teraz sobie to poczekam na ciebie, tak. I będziemy we dwóch jeździć. Dobrze. O. Ogólnie to tam będzie wjazd oczywiście i brama, ale... A wjazd to... ja no nie pytałem się nawet. Wjazd to będzie tylko jeden jest na gospo, czy ile? Dwa. A, no. Dobra. No jeden od boku, drugi od przodu, od drogi głównej. Aha, dobra. No teraz tak, ja czekam na ciebie tu już. I teraz jeszcze tu musimy wyburzyć, bo chciałem już to od razu tak zrobić. Chcę zobaczyć, jak Mati tam robi, tutaj ładnie. O Boże, nie tak. Łe! No i przez rzekę przeleciałem. Mieliście misję robić. Nie ma. No, tego, robimy. Czekam na Dawida. Czego bramy nie ma? Właśnie ustawiam. Kradli. Ale to pierwsze było bramę ustawić i potem dopiero płot. Dobra, już robię tak, no, to teraz chyba ten, tak ten płot. Bo teraz ci może nie wyjść, taka dziura może zostać. Wyjdzie. Najpierw wyskoczył może pod tą znajdźkę. O, to no dobra, właśnie. To zaraz. Bo jeszcze po znajdźkę. Żeby się pieniędzy starczyło. Cześć, gdzie jest ta brama? Ten się ubrał, jakby drzewa miał wycinać. No, to samo powiedziałem. No, lepszego ubrania na przebudowę nie było, no niestety. Jakoby tutaj bramę dać? Jakieś robocze ogólnie są tam. Tak się zastanawiam. Aha, no to chyba, dobra, że tą ja tam bramę. Tam. Ja już jestem obok ciebie, a ty ja też jesteś, dobra. Może taką dam bramę? O. Kurde, daj tylko tą że... samą, co tam. Ej, macie w sumie rację, że mogłem w sumie no, wziąć... zniszcz to i postaw to jeszcze raz, pierw bramę i później... A nie, w sumie, drugi. Czekaj. No, rzeczywiście, czekaj, to muszę robić tak. O. Tak, ale tak. Daję mu tam w gary. No, Maty dostaje po garach. Myślę, że tak będziemy wspierać. Uszczelkę wypluję. A, żeby mi paliwo teraz starczyło, mi fajnie to wzięło, zrobiło. Dobra. Jezu, komornik przyszedł. Komornik przyszedł. O, mamy już bramę, także fajnie. Więc ale teraz... to idzie ładnie. Teraz tak.
dokończyć właśnie ten płot, chciałem najpierw tutaj zrobić koło tego domu. Ogólnie upiększanie, malowanie i wszystko, to już będzie pod koniec, ale ogólnie też jeżeli chodzi o tą ankietę, to na przykład właśnie mnie wybraliście, bo jak wiecie, no były o głosowanie, czy Kamilosa Gospa. Tam specjalnie podpisałem jak ktoś, że która Gospa jest kogo, żeby nie było, że... A to podpisałeś tam w ogóle? No właśnie nie, mówię, że nie podpisałem. A powiedziałeś, że podpisałem. Aha, no właśnie. Nie podpisałem. Ja się dlatego zdziwiłem, bo ja wchodziłem na tą ankietę i sobie patrzyłem i... Tam nie było nic podpisane, ale mogłeś to podpisać, żeby było... No ale wtedy to by ale nie, to wtedy by było niesprawiedliwe, właśnie tak, jak ja mu mówiłem, że na przykład mogą kogoś bardziej lubić przez to. Właśnie, aha. A tak to przynajmniej no. Wiesz. A w sumie twoją gospę Kamilos i tak widzieli już. Kurde, i tu muszę wraz wyrównać teren, no. Muszę równać tutaj teren. Boże, tu kwiatek no, jeszcze ale... jakiś. Muszę go... Niby żeśmy tego pola już trochę zrobili, ale na mapie to nie jest dużo. Ej, nie, ale na mapie też jest sporo nawet. Może ja mam już 6 minut, a ja żebym dopiero płot koło domu. My mamy 20%, więc... To zrobisz co godzinny, może. Ile masz siewniku? Czy nie wiem, ile dzisiejszy odcinek nawet. 65%. Ja będę musiał zaraz jechać. Chcę przywieźć mega dużo tego. O. No to w sumie możesz ten, weźmiesz ode mnie i pojedziemy, możemy jechać później razem. To dawaj tu teraz na poprzeczniaku mi wywal to, co masz. Dobra. O, muszę tutaj trochę wziąć, tak wziąć, bo... O. Ale we dwóch to idzie w miarę. A ile już procent macie zrobione? 22? Nie, 20. 22, no dobra. Dobra, no, ale to dopiero co zaczęliśmy na to. I... Ale to... To weź przejedź ty, to może dalej. Jak się zwiniecie, to okay. Może i wam się uda. Co? A przejedź okay, tam ja... dalej, kolejny przejazd, a ja wezmę ten. Łe. Jej. Dobra. Czekaj, ja pojadę pierwszy. To ja co cofnę. No i dawaj mi to. Już, tylko daj się wyprostuję. A już o. To bieremy. Czego mi... O, działa jednak. Nie, nie działa to jak jednak. Ja coś nie będę okay. Gadał przez dłuższy czas, to wy coś gadajcie, żeby nie było. My tu... O! O, matko, ale Jezus. Ty silny jesteś. Ja nie mogę... Co... Dwa worki naraz wziął tam. O, a ja nie mogę... O. No, no bo ja podnoszę bardziej i ty to. We dwóch więcej naraz. Czekajcie. O, władowane, jedziemy. To jedź, ty pierwszy. A ile masz procent w siewniku, ty? Mówisz? Ale tobie nie wysypało jeszcze wszystkiego. No tak, ale ile masz, ty? 63. Ja mam 33. To wyładuję swojego i dosypiemy do ciebie. Ty, może być jeden ten do mnie dosypiemy. Dawaj. No. Co, worek jeden? No, wyładuj. Fajnie jest ogólnie okay. Teraz to. Że jak mniej więcej porówno. Powiększamy teren, jak czyli... Jak się wyładuje? Nie wiem, coś tam powinno pisać, czekaj. A właśnie no jak to ma. Stromy teren, halo, czemu? Kurde. Wyładuj tutaj powinno być. A nie ma takiego czegoś. Muszę widzę usunąć trochę po prostu. A może... O. Może nie. Złożyć trzeba. No też tak myślałem, ale się nie składa. Jak to się składa? No tak jakoś dziwnie. To się jakoś ten... O. No chyba według mnie nie. Ty, ja nie wiem, czy dzisiaj godzinnego odcinka nie będzie, nie? To niech będzie godzina, nic się nie stanie. Czy nie wiem ile, tak jak mówię, dzisiejszy odcinek to nawet to renderował, będziesz dwa dni. A on to jeszcze by chciał dzisiaj wydać. Nie no, dzisiaj już tego nie wydam. No bo było mówione, że dzisiaj to jutro musisz wydać ten odcinek razem z moim. W niedzielę będziecie oglądać. Czy wy to oglądacie, mówię, w niedzielę, nie? O, twój coś ma problemy jakieś techniczne. No ruszyć dziadek nie mógł. Dziadek! No bo on jest, masę już jest w połowie zepsuty. Aha. Serio? Jak pojedziemy na sklep, to by się przydało i zatankować go i naprawić. Jak naprawisz, to 10 tysięcy nie będzie na pewno. O. No trochę więcej. A ciekawe, a mają, jest nadal ta funkcja, że można naprawiać dobra, maszynę. A to w miarę ucieka nam. Prosto powinno. Ej, a wiesz, że jak wejdziesz na przykład ten? Czekaj, ja zaraz wrócę, idę do Matiego zobaczyć. Co? Jak wejdziesz w ciągnik, jakbyś chciał go sprzedać, kurde, to pisze tam rejestracja, kogo on ej, jest. Ej, ale Mati, było mówione, że tego płotu tu z tyłu nie robisz, że ten dom tak odgradzasz. Jak nie było? No. Nie mówiliście coś takiego no, mi? No mówiliśmy, przecież to ci że tego nie. Płotu tu nie dajesz. Tego tutaj nie. Tego, tego nie. Nie dałeś bo... go tu? Nie, bo wszystko to wygląda. Bo to, to wygląda jakbyśmy po prostu dom mieli osobno i gospodę. No, to... To po prostu go wywal, tego z tyłu, ten z boku może zostać, ale ten z tyłu wywal. To bez sensu, bo wraz nie będzie ogrodzone.
Ale dobra. No i ale kurde, co nie będzie ogrodzone? Mówię, że nie będzie ogrodzone. Ale dom nie ma sensu tak ogradzać, bo to głupio wygląda. Chyba się teraz zastanawiałem, ale dobra. O, i tak niech będzie, nie? Myślę, że. Mogę tak pracownika Dawid puścić. O, i tak będzie git. Chciałem. Dobra, ogólnie tak. Jeżeli chodzi o ankiety, jakie ostatnio były, bo nie mówiliśmy tego u Dawida, bo zapomnieliśmy. Może nie w to. Zapomnieliśmy powiedzieć, że propos ankiet, były dwie ankiety propos ugniatania oraz propos czego? Ugniatania i czasu. Skali czasu. I jeżeli chodzi o te dwie ankiety, to możecie jeszcze wejść i dla pewności sprawdzić, jak to jest. To nie, może no to Dawid już ci powiem. No to Dawid ci powiedz. Powiem dokładnie. A to ja sobie. A ja sobie tu będę dalej ten płot tutaj budował teraz i bierzemy sobie teraz. Jak dojedzie Kamilos do końca, to mów, żebym nie pojechał gdzieś. Bardzo dobrze, że do rzeki tylko tam powiem. Nie wiem. O. Dobra, ja już ci mówię. Chciałem to w miarę. Jak to wyszło? Kurde, no i nie ankietą da się tak zrobić. Wyszło tak. Było aż 61 głosów przy czy gramy na ścieżkach. Czy gramy na wyłączonych ścieżkach. Eo, uważaj! Ścieżkach. Uważaj! Może? Co się tam dzieje? Jezus. O. No. Ja! Nie chcę naprawdę tam widzieć, co się stało. Jedź, jedź, po prostu jedź. Nie, ty zahaczył. No, dobra. Wracając, 61 ja głosów. Ja za chwilę wrócę, 3... jak ktoś chłopaki. Dobra. Minuta. Dobrze. 3 gramy na wyłączonych ścieżkach i zagłosowaliście. Bardzo wyrównanie było, że 54% osób dało, że mamy je wyłączyć, więc na ścieżkach nie będziemy grali. A jeżeli chodzi o czas, no to tutaj była duża już przewaga, że mamy grać na skali 10. Tak, także w taki sposób to się właśnie przedstawiało. Kurde, muszę tak w miarę zrobić, żeby do tej szosy tak, żebym się tej szosy tak trochę zbyt mocno przykleił tym płotem. Że tak tutaj się wyrażę. I teraz tak. No, może ja tam nie widzę jak. Dobra, w sumie wiecie co, najpierw to ja postawię może te obory i wszystko, a później się płotem nie, zajmę. Ja bym właśnie ci tak właśnie mówił, że postaw, żeby już tak więcej widzieli na odcinku, ci co nie widzieli ankiety, jak to ma mniej więcej wyglądać. Tak, dobra. Zarys tak trochę. Stawiamy krowy, stawiamy właśnie tą oborę za 254 tysięcy i sobie stawiamy ją tutaj. Bolało. O, będzie bolało. Będzie bolało. Jezu, będzie bolało. No jak mieliśmy jak 900 tysięcy, a zaraz będzie... O tak, zostaniemy z niczym. 600, no. W miarę to równo chcę postawić. A byłeś po tym znajdźkę? Czy nie? Nie? Nie byłem jeszcze po znajdźkę. Nie był chyba. Okej. O, dobra. A żem laga dostał, nie? Ale ja też dostałem. 560, matko boska. A dobrze, że, dobrze, żeś chociaż postawił? Tak, dobrze. Czekaj, ja zobaczę. Dobrze jest. Tutaj źle trochę Kamilos wziął, widzę, źle podrównał, ale się tego nie dało przy szosie zrobić lepiej. Tu nie dało się właśnie przy drodze tego więc zrobić na. Ale to wiadomo, jakby było też tak płasko, no to jest też bez sensu. A da się to zamknąć? Czekaj. Co? To zamknąć. Żeby, bo tu jest ta jakby ale taka ładne siatka i to się da zamknąć tą siatkę. Da się ją zamknąć? Nie, nie bardzo chyba. Tom, nie, ale ogólnie obora bardzo ładna, nie? Także no mega się tu będzie fajnie. Jedyne co mnie boli w tej oborze, to że tylko no 45 krów. Za mało moim zdaniem. Ale jeszcze maszyny będziemy musieli zmieniać. Ale no to później chyba. Ale ogólnie jeżeli chodzi o krowy, to dopiero w następnym sezonie prawdopodobnie zaczniemy hodowlę. W tym sezonie jeszcze nie mamy, nie będziemy mieli pieniędzy, żeby zacząć. Ani i rzeczy. Żadnych rzeczy dla nich. Produktów. No właśnie, bo to dużo rzeczy będzie trzeba pokrywać. Chociażby teraz tak. Sama słomy teraz nie mamy, jak sprzedaliśmy tam strych. Masz. No właśnie. Ile ty, Kamilos, masz procent? 10. Ja mam 40. Ja to pojadę najwyżej z tobą i tyle. Mhm. Teraz tak, bo z bo tym mamy, Silosem, żeby on tu nie wniknął w to. Prawie 30% misji. No to idzie szybko. Dobra. Ogólnie jeszcze propos tutaj pól, to te pole troszeczkę zostało zwężone, bo ono było dotąd i tutaj dotąd jest teraz. I nie wiem, czy jeszcze bardziej go nie przesz... Ty jeszcze trochę chyba będę się przesunąć w tę stronę. Ale no trudno. Soja niestety tutaj zasiana. Teraz przeszło teraz. No bo żem delikatnie odbił w lewo. Dobra. Teraz pytanie, czy mi tutaj to nie wsysło w... A tobie też GPS. Dobra, jest, na wyszło 5, mi 9 za pierwszym metra razem. Czy ile? Na 5-9. Okay. No, mi też, nie na 6 do. Na szczęście za pierwszym razem mi się udało ustawić, także git. 6% mam. Stawiamy ja oborę. 38. Znaczy nie oborę, tylko stodołę. I teraz tak, stawiamy sobie tą stodołę. Tak, to tą miałem stawiać, czy...
Już nie wiem. Bo miałem stawiać którą, o którą ci chodzi teraz? Powiedz, bo ja pamiętam mniej więcej to zdjęcie. Chester masz na Discordzie, nie wiem czemu. Ja? O, już nie masz, dobra. Już nie ma, był moment taki. Która? Za ile kasy? Za 150 miałem kołobory stawiać, tak, już wiem. Tak. Znaczy miałeś tam trochę bar... No, tak, tak. Tylko się zastanawiałem, bo ja to o tak o myślałem zrobić, ale tutaj będzie trochę dach wsysać. Może się zrób, myślę, tak jak zrobiłeś na zdjęciu i no tak, no zrobiłem tak jak zrobiłem, nie? Tylko teraz muszę to tak postawić, żeby mi tego nie wsysło, tak wiecie. Bo mam jedno podejście do tego, nie? I to jest, kurde, najgorsze teraz. To w ogóle jest prosto? No to odstaw to po prostu trochę, na bok. Czy żeby to prosto było, o, tak o. O. Tylko pytanie teraz, czy mi tego nie wsysa. Właśnie, bo mi to wsysa trochę chyba. Dobra. To już się skończyło? No, możesz dojechać do końca, to ja na ciebie ogólnie poczekam, tutaj może troszeczkę ruch. Dachu widzę wsysać, ale już nic z tym nie zrobię, bo chcę, żeby... Bo nie chcę, żeby tu szczelina jakaś była. Czy zrobić ile trzeba tam... Ile jest na sklepie tych? Czekaj, ja pójdę zobaczyć. O, tak, o. Dobra, stawiam. Tyk. To. O. Okej. Okay. I jak mało pieniędzy już. Jeszcze Jezus, 400 jaką wielką tą postawę. Ejo, bo to wsysło chyba. Jedźmy koło niego. O nie, w miarę dobrze wyszło. Rynne nie wsysło. Tylko jeszcze w środku zobaczmy. Czekaj, bo ja muszę teraz kupić około... No ogólnie no... Więcej niż 16 tych. Kup 20. Kup 20 to wtedy załaduję. Kupię 3 razy 8 po prostu. 3 razy 8. Troszeczkę malutka szczelina wyszła, ale już tego nie mogę zmienić. I tutaj troszeczkę dachu wsysło. Ale, ale tego nie będzie widać. Uwaga, bo kasa ucieka. Także. Co ty kupujesz? No. O Boże. Ziarno. Będzie tak, na początku mieliśmy tyle pieniędzy, a... Ej, to wiecie co, to już pobiegnę po to znajdźkę już sobie, żebyśmy mieli trochę tej... Dobra. Ja już wiem, w jakim miejscu ta znajdźka jest, więc ja już sobie biegnę po nią. Jezus, szatan! Czekaj! O! Oj, dobrze. Czekaj. Nie walnął we mnie. Sukces. No. Ej, to teraz pojedźmy tak, jak się jedzie do sklepu, a później jak będziemy wracać, to koło gospy pojedziemy. Dobra. No i tak mi odjedziesz i tak, bo ty jedziesz 53-30. Teraz tak, idziemy tutaj, bo tutaj mamy znaczkę. No, uwaga! Chyba nie odjedziesz. Dobra, mamy. Co wy tam o 2 lata, żeś tak śmieleta? Nie ma. Ja tam biegnę. No lepiej nie przychodź. Lepiej nie... Dobra, to już przychodzę. Już może przyjść. Jak szatan, jechał Jaś fasola. Czekaj. A, bo pojechali. Ej, to ile wy już tego procent zrobiliście? 30%. Ja się... Ja się zastanawiam, dlaczego my mieliśmy 300 tysięcy, a mamy 400. No. Ty, ja w 40 minut tego nie zrobię. Co zrobisz w 50 albo w godzinę? Nie wiem, nie no, godziny raczej nie będzie, ale tak z 50 gdzieś, nie wiem, dobra. Dzisiaj, że tak powiem, taki może bezlimitowy czas mam, tak jakby, o, że tak powiem. Bez limitu mogę nagrywać, o, tak to powiem, bo zazwyczaj trzymamy się tych, nie wiem, 25 minut, a dzisiaj... Do 30. No. Po prostu. Okay. I tak nam wychodzą odcinki 26, 27. No u Kamilosa cały czas po 23 wychodzi. Nie wiem jak on to robi, ale cały czas po 23 minuty ma. U mnie wychodzi 27 prawie cały czas. A mi wychodzi, u mnie to różnie tak wychodzi. A u Kamilosa to chyba tylko jeden odcinek był, co? Żeby to szlak jasny trafił. Ja. Ale nie, serio zauważyłem. U Kamilosa chyba jeden odcinek jest do tej pory, co trwa ja 24 minuty. A reszta odcinków po 23. Także taka beka. Okej, chyba mi wyjdzie. Na tą trawę nie patrzcie, że to wsysa, bo i tak to będę malował. Albo w sumie już pomaluję, żeby to mieć. Pomaluję sobie Jezus! Tą trawę. Możesz się nie drzeć. Matko jedyna, jak go zarzuciło. Popatrzyłeś się na Dawida i mnie. To się nie patrz na Dawida, no ja wiem, ale to tam po odcinku tam. No już tam. Nie wiem, jakie tam relacje wasze, dobra. Muszę to pomalować, co? Zaczął swoje gadanki znowu. Dobra, cicho, bo muszę się skupić. Stawiam wiatę kolejną. Dobrze. Tak jak mówię, sorry, że tak nie mówię zbytnio, jakoś nic ciekawego, ale no to wymaga mega skupienia. Dawid na pewno wie jak to jest, bo on robi w 19, robił w sumie. To się zależy, bo jak budowałem sobie gospę już z planem, to nie, ale jeżeli na czysto, no to... więcej właśnie o to chodzi, tylko że Mati wczoraj budował tą gospę i za bardzo się nie przyzwyczaił.
Znaczy może nie przyzwyczaił, ale teraz moją, stawiam... Chyba ze dwa albo trzy razy ją budowałem, tą moją. Żeby się po prostu nauczyć tego. Dobra. Teraz tak, żeby to znowu mnie wsysło. Dobra. Tej kamery tak się nie da ustawić, bo... Kurde, bo mi chudy przeszkadzają, ja nie widzę. Jezus? Taki przypał. Tak. Ile tu wejdzie do tego? Ze trzy? Czy chyba wejdą? Ja przywiozłem ci cztery wtedy, to cztery mi weszło. Dobra, może tak będzie? Okay. Czy wejdą tak, żeby nie było widać, a czwarty to... No! W miarę wyszło chyba. Akurat no, wyszło, wyszło. Zobaczymy. Łe! Tu szczelinka taka została, to Kamil... Kamila z chudy to przyciśniesz na pewno. Dobra. Co? Dobrze. O, i tu jeszcze ogólnie takie fajne drzwi są. No i zakleszczyło. Zakleszczyło, dobrze. Dobra, już piernicza. Fajnie to będzie wyglądać. I ogólnie ta wiata tak pasuje. Czego to się wszystko kręci? Może musisz się cały czas tam przerywać, mi musisz cały czas? Co ale się kręci. Co wam się kręci? Wziął worek i kręci. Jezus! O Boże. A, ej, ja ciekawie, tego nie fajnie ładujecie, chłopaki, bardzo fajnie. No, patrz! Aż poklaszczę wam, nie? Świetnie. Patrz! Się kręci. Nie, ja idę stąd, nie? Bo ja nie mogę. Jak będzie fajny moment kiedyś z tego, to normalnie... Nie. No byłeś. Byłem, no, tu, byłem. Tyle. Żebyś wiedział, ja że byłem. Mówiłem przed odcinkiem, mówiliśmy przed odcinkiem, nie przyjłaś, nie? Musiał przyjść. Musiał. Czemu musiałem nie? To na nas mówił, a u mnie na odcinku news skóry wynosił. I widziałeś to w dodatku. I to było najgorsze. Czekaj, pomóż mi to załadować, bo ja nie umiem. Bo ja nic nie mówiłem, bo ja miałem mówić, ale mi się myślałem, to kręci ciągle i ja tego nie mogę opanować. Dobra, to są wy. Kurde! Ja. W kosmos wywaliło. Kręci mi się. O, puść to. Dobra. Daj to. O, zostaw. Teraz tak, stawiamy sobie tak, kury idziemy. I postanowiliśmy... No, Boże, będę się teraz... Nie da ze mnie nic powiedzieć teraz. O. O, dobra, to lepiej nic nie mówię. Mówię. Dobra, możesz mówić. Teraz tu. Ogólnie stawiamy sobie ten kurnik. Spadnie. Dalej mi przerywa, no. Nie mogę. Nie, bo spadnie zaraz. Teraz tak, żeby bo jak postawić. Jak będziesz jechał, to na pewno spadnie. Co ty się z mikrofonem ci się stało? Ty tak... Jezus. Nie, bo ja tak zrobiłem. Bo żem w drzewo prawie. O, dobra, wyszło. Idealnie. To nie spadnie. Nie dało się niestety tego bardzo polgować trzeba, żeby to nie bardzo ten... Polgować. O, mamy kurnik. Kury to... Nie uciekła ta paleta? Nie. Kury to może jeszcze dzisiaj kupimy. Dobra. Teraz tak, mamy kurnik i stawiamy sobie teraz, bo... Ale to... lagi mam tu. Teraz o, sobie... i mi, w sensie mi FPS nie spadły, tylko czuję, że mnie zacina lekko. No mnie też, czekaj, teraz... ja tu stanę. Teraz to bym sobie potem w sumie dokończył. Więc sobie go... A mój! Musisz się drzeć, nie możesz muszę, dla siebie zostawić. Bo mi przywalił w nowy ciągnik. Nie, ten odcinek będzie komiczny, co nie? Ten odcinek a co będzie... to? A ale ona wielka. No. Ja to trochę źle to... O, tak. Tu wyjść można. Ej, a tu ktoś może wejść nas okraść. No już nas okradli. Wystarczy. Aha, tu, nie, gdzie? Nie, tu, chodź. Tędy. Aha! Sąsiad złodziej. Łe! A to się też da otworzyć. No. Wszystkie się da. Zamknij. Dobra, my jedziemy, bo my nie skończymy. Kurde, ale mi to głupio wyszedł ten płot, ja muszę go chyba jeszcze raz postawić. Opa, jaki korek. Jademy. Tak trochę dziwnie mi wyszedł ten płot, ale... Krzywo trochę. Zobaczcie, tak... Bo ja tutaj musiałem tak zrobić, zobaczcie. Okej. O tu, o. A mój. No czego ty... Ciekawe, ciekawie ładujecie. Nie no. O to, zobaczcie, tutaj bo tutaj jest... Tutaj ci wyszedł prosto akurat, ale... Ale nie, ale no bo wiesz, droga jest tak i... Tu tak głupio poszedł. No właśnie mówię, ja... Tu żeś zrobił tak... Mogłeś, wiesz, jak to zrobić? Nie robić tak, tylko po prostu tu na prosto przelecieć. Ano. Tak, że no patrz, właśnie o to mi wszystko chodzi. Stąd dotąd. Tak zrób, dobra, to... że na prosto to przelecieć. Dobra, to ja już wołam komornika. Chodź, jademy już, bo... Żeby zabierał płot. 200 tysięcy jeszcze mamy. Tylko? 300. O kurde. Jezus! Uważaj. 300 tysięcy niecałe. Dobra. Andrzeju, nie denerwuj się. Wy tam sesadźcie. Dobra. Ozdoby. Żyje ta paleta? Żyje jakoś chyba? Żyje. To zrobię tak, jak mówicie. A ile ty palet wziąłeś? Ja 4. Ja też. Dobra. Czekaj, ja wiem, co ja zrobię.
O! Nie! Co? Kurde, bo to mi nie wyjdzie. Ja chciałem, żeby ją przesunęła ją. Kurde, ale by fajnie wyszło, tylko że na szosę wchodzi. Weź no mi pomóż z tą paletą, bo ona jest upośledzona jakaś. Łe, czekaj, bo mi też spadła od hamulców. Ja się zastanawiam teraz, jak to by zrobić. Dobra, ja już jadę. O, może kurde, tak. Kurde, żeś mi kazał wstawać i teraz mi spadła. Ciekawe. Dobra. Chciałem sobie poprawić ją o drzewo, ale spadła. Może tak zostawić? Tak. Ten tam nie może, ten Ferguson. Nie, ja chyba tak zostawię. Mi się wydaje. Też to się możemy zamienić. Nie. Dobra. Dzisiaj chłopaki się będą kłócić, kurde, kto ciągnikiem będzie, jakim miałem. No dobra. Niech tam będzie, ani sobie protestuje. Czekaj, żeby tu jaś na sola. Nie, nie, nie. Nie, zatankować. Z tego co widzę, jeszcze muszę te pole troszeczkę, widzę. Także niestety. Chyba nic nie jedzie, jadę. Jeszcze uciąć to pole, musisz, jak ja jeszcze tam... Aha! Co? O. Ja pier... Co ty żeś zrobił? Ja nie mogę. Zacząłeś rozkładać, przecież to oczywiste, że ci spadnie. No i to jest pod tym teraz. No ja wiem. Przyszło znowu. Ej! Jedna wystrzeliła. Jak coś, to byście się mogli nie przyznawać. Co? Dlaczego? Że tak gracie i w ogóle. Ale to i tak już to pokazałeś, to już nie ma co. Dzisiaj musicie rzec co chwilę. No. Bo muszę, bo... Fajnie, że jest to. Bo się powstrzymasz. No bo muszę ten. No bo co musisz? Rozłożyć. Jechać. Znaczy rozłożyć. Bo jak u mnie to ładnie zrobiło. A u mnie nie, u mnie wystrzeliło. Wystrzeliło. Dobra. Tak przez środek pola się... idealnie. O. Kurde, tu trochę tak wyszło, dwie ale... Dwie mi tutaj wiszczą, dwie tutaj są, a dwie są w środku. O. Dobra, i tu będzie ogólnie drugi wjazd. A u mnie lewitują. Ja pierdol! Ja... Nie mogę, no z was, nie, ja idę tam zobaczyć. Bo... Nie, nie mogę. Wyleciała mi. Co jak go podrzuciło? Z czego by się chicholi tak głupio tak? No bo wypluło tą... Cześć, ja wam doniosę, czekaj. Czemu doniosę. Ja nie mogę? Doniosę! Na nas będzie nosił nam. Następną czekaj. Zgubiłem, teraz ją ciągnę. Czekaj! Nie do mnie, biegnie. Do mnie już... Biegnie z tym. Macz. A mówi, że my nierealnie gramy. Dobra. Teraz tak ustawiłem, że mi się napełnia ciągle. Tymi workami. Dobra, teraz tak, buduję sobie. Już drugi kolejny raz nie przylezę, już wam nie będę tego podnosił. No i dobrze. Teraz tak, tu będzie drugi wjazd, bo tu ogólnie będzie, jak widać, obornik się ładować i tu będzie takie właśnie za oboro, fajnie. Tylko tutaj jeszcze nie wiem dokładnie, jak to wyjdzie. Znaczy tutaj będzie oczywiście pole i tak dalej, tylko już tu będzie taki przejazd fajny i tutaj i tak dalej, ten. Właśnie. Tylko już teraz zastanawiam, jak to zrobić dokładnie. Ale dobra. Bo to miałem troszeczkę inaczej ten, ale dobra. I ogólnie z tyłu stawiam inny płot. Nie stawiam tego, co jest tutaj, tylko stawiam ten taki stary. Stary, ale jary. O, ten o płot, gdzie sobie tutaj stawiam. To teraz... Ile mamy procent? Wypracowało 34, tak, 30, o, 33. Nie, ale was wyzywają, nie? To jakby drze się cały czas. Ale ty u Dawida tak samo, żeś robił. Ale co robiłem? Żeś nosił te palety. Ale ja się nie przyznawałem na ten, na tego nawet. Ale przecież było widać. Ale było widać. Ale nie przyznawałem się. No tak, ale ty do nas przyszłeś i żeś pokazał, no to co mamy już o tym nie mówić? Jakbyś tak to wszyscy widzieli. Boże, ty ten mikrofon to ty trzymasz gdzie? Też dobrze go słychać. Tak, jak nie, zawsze. Ale u mnie tak przez chwilę było słychać, jakby ten mikrofon trzymał, nie wiem. O, dobra. Discord chyba nie domaga dzisiaj. Możliwe. Może tyle tych ziemniaków nam starczy. Wątpię. Jeszcze żeby to ziemniaki były, nie? A co to jest? Tylko zapakowali. Ziarna. Ale tam zapakowali ziemniaki do tego. Ta. Ciekawe. Do takich worków. Ziemniaki, zboże, rzepak, jęczmień, pszenicę, owiec, kukurydzę. Wszystko. Bawełnę, jeszcze nie wiadomo. Parę paletę ciągnę ze sobą. Wszystko załadowali. O. A Jonas tak ze mną jeździ. Paletą będzie jeździł. O. Nie no, dzisiejszy odcinek będzie naprawdę, nie?
komiczny. Ten tak robi tym. O. Będzie fajny. To robisz ten płot tutaj tak jak robiłem, czy... Czekaj, ja idę zobaczyć. Dawid, pójdź. A nie, bo wy tego nie widzicie w sumie, no tak. Już idę, to już nie... jesteś. Aha, gdzie? No to prosto. Ale nie, w sensie ten to musisz tu ustawić, ten to usunąć jeszcze. Prosto, no nawet ten jest. Ale tutaj, o, gdzie jest tak jak wiesz, o. No ten jest dobrze teraz, ale no. Tutaj, zobacz, tutaj. No i co? Ale czego ty takie wielkie domu tu miejsce zrobiłeś? No, a obornik jak będziesz ładował? No. I w ogóle mogłeś wszystko zrobić, że Belej, do tej, ja bym zrobił do tej wiaty, że od tej wiaty tu zacząć. No na tak pewno byś miał dużo miejsca na ładowanie. No tego byłoby tu miejsce, patrz, byś miał i tyle miejsca tu. Tylko nie tyle byś miał miejsca, gdzie ten. A tu nie tylko się będzie obornik, tu może jakieś bele czy takie różne rzeczy. A wiesz, tu co zrobić? A tutaj na pewno będzie wtedy. A tutaj się patrzcie, a tu się zastanawiam, czy pocisnąć z tym płotem, no, po prostu płot do tego płotu. O. Jeszcze Mati, musisz ten płot usunąć. Jaki płot? Ten tu, ten do nas. Przecież tego płotu nie miałem usuwać. Miałeś. Ten też właśnie mówiliśmy. Właśnie. Znaczy nawet nie dotąd, chyba dotąd to miało być. A to bez sensu tak będzie, bo ja tego nie ogrodzę. No nie! Właśnie to głupio teraz wygląda, że tak ten dom jest odgrodzony głupio. No jak tam chcecie. Niech wam będzie po swojemu. Weź dotąd. To niech dotąd weź to usuniesz jeszcze. Dokąd? Dotąd? No. Jeszcze z dwa. Już cały pozas usunę. Dobra, już no nie dwa tak usuń te. Kurde. Co żeś zrobił znowu? Ja nie wiem, że jak się pracownika wyłączy, to się GPS wyłączy. A nie, no dobrze jest teraz. No i ten pewno tak w lewo pojechał. Pracownika dawaj mnie. Pracownika jeszcze zatrudnili. O. No bo jakby cię... Ty, a z tym płotem jak zrobić tutaj? Jak to... ogrodzić tutaj czy nie? Jezu. To jakie, bo muszę to nasypać. Chodźcie tu. Tak, jak wsypuję ziemniaki. Nie przyjdą, nie? Nie przyjdą ci, człowieku. Ale nie, no to będzie fajnie wyglądać, nie? Ogólnie już, ja już to widzę, że dzisiaj tego nie skończę. Mam 32 minuty już odcinka. Także przynajmniej, już... żebyś budynki postawił. Ta, bo ja zresztą mówiłem, że chyba już na początku mówiłem, że... w stylu, że ja budynki postawiam, malowanie. To jak my z tą misją robimy do mnie na odcinek? Nie, no musicie dokończyć, no bo jak? Bo się nie da ogólnie. Mamy 30-40%. No nie wiem, ja bym zrobił, żebyś ty po prostu miał cały czas odcinek taki mega długi i tyle. Dwie godziny będę ciągnął, no na pewno. No chciałem, nie no, nie ale do godziny. Ej, do a jak się byś... wyłączy ten wzrost sezonowy, to można na przykład ziemniaki siać kiedy chcemy? Niby tak, ale... Ale wtedy nam się nasze pola mogą zatruć i w ogóle. Nie, w sensie jak oglądałem raz odcinek Ubolka, to on mówił, że jak takie coś się robi, to dopiero w następnym sezonie to jakby zadziała. Aha. A, no to tak ten. To najwyżej my tą misję po prostu na następny sezon zostawimy. Ja nie mogę. Ale co z maszynami? W sensie na przykład... No też zostawimy. Ale tą maszynę, co ja mam wypożyczoną, to będziemy musieli oddać. Bo wtedy tak, będzie brał kasę za wtedy. O. Dobra, zostałem na razie ten płot, bo tak dzisiaj zrobimy do 50% może. Nawet może więcej trochę. Teraz dobra, tak, stawiamy teraz ja robię tu full combo. Puszczam pracownika, chodzę tak, na sadzarkę. Zastanawiam, o, dobra, tak. A, teraz będzie sypał sobie. No, czekaj, bo nie bardzo chyba. Tylko a, tak zablokowałeś go. Tu. Czekaj, muszę normalnego speeda sobie włączyć. O. Ups, nie da rady. O. I teraz damy tutaj to wiatro. A nie mogę tego napełnić teraz. Czekaj, ja se stanę, żebym... O, to może w końcu cię dogonię. Jezu. Ogólnie z tym płotem tak sobie tak myślę, może bym go po prostu tak prosto zrobił, ale nie no, to w sumie głupio by wyglądało, to już damy jak jest. To już niech będzie. Dajemy tutaj no tu dużo źle wiatę. Ogólnie. Czekaj chwilę. Albo tu może by ją dać. Ty. Ale nie, już dobra, dam chyba no, tutaj. No, sypiesz w końcu. O. Bo ogólnie ja tak sobie myślałem teraz, że zamiast dać tej wiaty za 100 tysięcy koło domu, to dać dwie te same za 10. Czy zrobić tak jak było na zdjęciu? Jak myślisz? No zrób tak jak było na zdjęciu, już nie zmieniaj. No dobra, ale to tak... Dobra, no zrobię tak jak mówi ta. Niech wam będzie po twoje, powie... No nie, bo jak żeś już tak pokazał no widzą, to już tak zrób. Dobra. Tak według mnie. Żeby nie było, że o zmieniasz. Ciągle nam pieniądze ciągle ubywają.
No, a co przybywać mają? No możemy wszystkie znajdźki chcieć zabrać. Ale ogólnie fajnie tutaj będzie z tyłu. I właśnie tak się zastanawiam teraz z tym płotem, czy by może tak oby go zrobić. Poczekaj Dawid chwilę. O, tak o i tak o. Tylko, że wtedy, no nie wiem. Zobaczcie, chodź, weź, niech tu ktoś przyjdzie. Przyjdźcie tu na chwilę. Czekaj, ja sobie tylko nawrócę ciągnikiem i puszczę. Ja będę czekał, ja na pewno mam dużo czasu jeszcze. Dobra, to ja buduję dalej. Bo ja tu myślałem z tym płotem tak, żeby zrobić pracownika puść tam. No. Dobra. Teraz tak, może troszeczkę uzdob. Jeżeli chodzi. Dobra, ja już jestem i co? Patrz, Dawid. Mamy tutaj to wiatę. Patrz, czekaj. Jesteś? Chodź tu. Tu koło ciebie. No. Ale ta tu nie była przecież. No jak nie? No nie, tak była ta za 106 tysięcy. Ona tutaj, ta co jest tu, była tu. Tak. A nie. Dobrze tak. Mówi. Nie, ja mówię on dobrze mówi. Nie, ja dobrze mówię. Ja muszę. Nie, źle mówisz. Tu była ta za 106 tysięcy. Tu, w tym miejscu. Ta z tym czerwonym dachem. No, a ta, co stoi tutaj, tak, była tutaj była koło domu. Tak. Koło domu, tak. Bo ja to wcześniej tak stawiałem. Dobra, już nie. Ja tak zostawiam, bo tak jest lepiej. Bo no, ja tak sobie. Ale tak sobie było, myślałem, no czemu mi się tak wydaje, czy wy tu stawiać, ale. No, mam zmienić ale postaw to? Już tak jak było, no postaw już tak a jak tutaj było. Co, postawię tą wielką? No tą zieloną no, tą tu wielką. Tu postawisz tą wielką, a tu postawisz tą zieloną. I dobra. Tu wtedy ule żeś postawił, tu. No, to się zgadza. No. A tutaj były jeszcze też klarny. Bo ja mam tą ankietę teraz odpaloną i tak patrzę mniej więcej jak ta gospa tu wygląda i jak tu. No to jak ten płot by dociągnął idealnie z tym bym zrobił, o. O tu od tyłu. Dobra, ja już tu. Biorę pracownika. No to możesz. Bo no to ale tak nie wyglądało. Chyba. Ja to ciągnę. A ty już przyszłeś, albo przyszłeś? Już przyszłam właśnie. O, tak zrobię. Dobra. Szybka akcja. Nie wiem czemu się tak. A no tak rzeczywiście mi się pomyliło, bo później jeszcze. Bo ja ogólnie kilka razy, kilka wersji miałem tej gospy. Pierwsza to rzeź jak mi wysłał, to była taka strasznie mała. Jak na sąsiedzi na bajecznej była. O, to taki to byśmy się nie pomieścili. No. No. Może troszkę większa, ale mała była bardzo. Dobra, teraz tak. Za 106 tysięcy miałem tutaj stawiać. Tak, to umiałem stawiać. Dobrze mówicie, dobra. No. Mi się pomyliło. Bo żem tyle tych. Z 5 chyba gosp takich zrobił i. Zostanie nam 140 tysięcy. Jak kupisz tą. Tylko, bo właśnie, propos tego płotu, bo ja się tak zastanawiam. Ogólnie to tutaj jeszcze bym. Wiecie co, ja to, jak już tutaj to postawiłem, to chyba troszeczkę zmienię jednak. Ale fajnie się tak jeździ co dwa przejazdy. No. Fajnie to ja się to wygląda, ten płot troszeczkę wezmę, jeszcze przesunę. To. Może zmienimy się, Dawid, daj mi Maseja. O, dobry pomysł. 14 na godzinę z tym. To sobie wezmę. Poszedł szatan. Teraz będzie mu dawał wpalnik. To. O, w twoim to się od razu lepiej idzie. Przynajmniej tak się nie drze w środku kabiny. Nie drze się. Ale ten dźwięk to jest. No dostaje po garach mocno. No. Dostawi a mi ten tego? To nie. A klas nie wie, który bieg włączyć, bo raz wrzuca cięższy, raz niższy. Czemu mi się ten płot tutaj dziwnie? Aha, dobra, to tak ma być. Pokaż jak to wygląda na tym na mapie. Bo patrz, chodź tutaj zobaczyć. Trochę żeśmy zrobili. Połowę. Czekaj, ja tu wjadę i idę zobaczyć. Tak my nie możemy tak co chwilę, bo to. No wiem. Muszę zaraz spadać do tego. No co, mów szybko. Co? Patrz, ten płot wziąć o tak o, porównać o tak o wziąć. Prosto, nie, czy no zostawić? Dobrze jest. On jest dobrze, on jest git. Bo, Jezus, bo sumie... a żeś postawił tą bramę. No co ty chcesz bramę? Dobrze. Jak to wyszło? Tu. Teren jest, tak? A nie, no teren jest dobrze. Odczuwaj. Ale nie. Tu jest takie dziwne. No tak mi dostawiło, no nie dało się inaczej. Gra mi tak dostawiła, nie dało się inaczej. To ja to poza odcinkiem wyrównam tu wszystko ładnie. Możesz wyrównać. Wiesz Kamilos, ten traktor wyzadł. Bo tutaj przy tej drodze... A no to jak chcesz wyrównać przy drodze, jak mówiłeś, że się nie da przy drodze. Ale to jest jeszcze nasz teren, to się da tam. No to czemu żeś wcześniej tego nie zrobił? Mówiłem no bo jak żeś postawił bramę, no to się zmienił teren. A, teren się zmienił, jak żeś bramę postawił. Masz rację, dobrze gadasz. Dobra, stawiam teraz za 100 tysięcy tą wiatkę i stawiam ją w taki oto sposób. O.
Zostawij. Czekaj, ja bym musiał sobie teraz dosypać. No. Dobra, ogólnie mamy 40 minut odcinka już. Także. O! No! Kościu. No. Ogólnie to już, tak jak mówię, postawiłem. Jeszcze tutaj miałem dostawić. Tylko, że bez tego płotu to tak dziwnie będzie wyglądać, tak jak ja tutaj to stawiałem. No nie, właśnie dobrze to będzie, bo tak to ten dom... Ale tak co, to bez ogrodzenia tutaj ma być? Bo z tyłu zrodają ogrodzenie i tu ma nie być ogrodzenie. Z boku ma być ogrodzenie, tam od pola strony 40, tylko nie ma być tam za domem tego ogrodzenia. No dobra, ale zobacz tutaj, chodź tu na chwilę. No nie mogę! Nie możemy no tak to przez nogę, no to chodź Dawid, ty chodź. Co, przez nogę i dalej mogę. No, no dobrze. Chodź. Czekaj, już pracownika puszczam i idę. Patrz. No co? Bo patrz, tutaj jest płot. Kto biegnie? A się tepnę do jakiegoś... szeroko, a nie możemy aż równo z domem? Właśnie też tak teraz i pytam się, czy tutaj dać płot, bo bez płotu to głupio. Ja bym tak, no w sensie o. Tak, tutaj no równo tak. Z domem daj to, no. Równo tutaj o to mi chodzi właśnie. Dobra. Tu weź zrób ten płot tak i poleć go tak. O. No. Dobra, to tam ja czekam. Czekaj, jeszcze ja tutaj mi muszę kwiatka przesunąć. Halina nastawiała kwiatków. No. Aha. Dobra, teraz tak. Tam się złodziej przyjdzie i ty, ale tu, no tutaj ten płot to bym postawił tamten, no co jest od szosy może, a nie ten... Taki. Ej, ja bym kupił to ogólnie tego Maseja 3690, ty, tego słuchaj. Z modu, co ma 190 koni. Ej. Ale to później możemy po prostu wymienić. No. Bo patrzcie, bo ten płot tutaj mam dostawiać, tak wiecie, i stawiać ten tutaj, co jest koło pola, ten taki, taki wiecie, drewniany, czy, znaczy inny ja bym tu postawił. Ja bym postawił ten, co jest ten tutaj, o, od szosy. Tylko, że tak... No to możesz tam postawić, tak, ale ja tak postawiłem, zrobiłem go, ale to możesz. No bo ten płot no. Najbardziej pasuje, moim zdaniem, także. No. Tylko, kurde, najgorsze jeszcze ten to... wysoki pasuje, ale ten wysoki w nie, on bez sensu, pasuje. Bez sensu. Dobra, szkoda, że się nie da napełniać. Mhm. Właśnie trzeba stawać i... Teraz tak, żeby to równo zrobić. O, mamy 54% misji. Równo z domem chcieliście, dobrze. Jest to 60 będzie może na odcinku. No. Trochę to mi krzywo wyszło. Nie, no uwielbiam Maseja. Ja tak myślę, że my w Matisse w tym czasie będzie w sensie malował, bo on chyba nie jedzie malował na odcinku. Nie, już no, nie będę to malował. Poza odcinkiem, no to u mnie możesz malować na przykład. U ciebie będę żniwa będziemy teraz ten. Będziemy po prostu to kończyć, a on sobie poza odcinkiem pomaluje. No. Do mnie jeszcze trzeba nagrać odcinek, bo mnie jutro nie będzie. Już. No, właśnie, bo teraz ogólnie będą ten. Teraz będzie u Kamlos odcinek i nie będzie czekajcie. Go przez prawdopodobnie dwa odcinki. No. I po tak, prostu... Tak, albo i trzy nawet. Nie, ale nie, no, do odcinka do kiedy do ciebie nie wypadnie, nie? O to chodzi. No. I przez te dwa najbliższe odcinki, co teraz jak będzie u mnie odcinek, to nie będzie Kamilosa i teraz u Dawida jak będzie odcinek, to nie będzie Kamilosa i po prostu na mój odcinek już wiem, kogo zaproszę. A Dawid to tam nie wiem, czy będziesz go chciał zapraszać. Z Dawidem, Dawida to nagramy we dwóch. A do mnie takiego jednego właśnie znajomego weźmiemy, który był. I pytaliście się o niego, czy właśnie będzie jeszcze kiedyś i teraz będzie. Będzie będę okazja. Musiał go poznać. Ja go znam, Kamilos też, tylko ty tak nie za bardzo chyba. Dobra, teraz. Nawet nie wiem, o kim mówisz, szczerze. No, dowiesz się. A tej osobie, co była na Discordzie? Czy o innej? A nie ma jej już? Wtedy... No wyszła? Nie. Chyba w miarę prosto ten płot mi poszedł, mi się wydaje. Dobra. Zobaczę. No, nawet 56 już proszę, domu, nawet 70 może zrobimy. I ogólnie tutaj na razie nic chyba nie będzie, po prostu to pomaluję. Wszystko będzie tak jak mówię pomalowane, będzie dostawiane drzew, bo no jak widać no jeszcze gospa nie wygląda tak jak ma wyglądać, a naprawdę będzie wyglądać, więc jeszcze tutaj dostawiam rzeczy, a malować już będę se poza i po prostu w kolejnym odcinku Kamilosa już wam pokażemy jak to będzie końcowo prawdopodobnie wyglądać. Dobra, teraz tak. Już na pewno. Silosy. No. I dajemy najmniejszy silos na 400 ton, bo i tak tyle, nie wiem, czy byśmy mieli kiedykolwiek. Tylko ja się tu zastanawiam, bo zwężyliśmy tę gospę, a ja... Tam z boku, jak koło tego. Może zwężyliśmy... A ty na tym zdjęciu jest silos do zboża? No jest. Tak, tam dalej jest. A.
To stawiać go tak samo? Właśnie go, bo ty, Mati, chyba to zdjęcie telefonem robiłeś, nie? Znaczy, no zrobiłem po prostu zdjęcie na bandicamem w grze, nie? A, no to, tam to wygląda dobrze. Jakbyś telefonem robił to zdjęcie. Ale w sensie jakim, no, że słaba jakość, no, czy jak? No. No to bandicam, no to wiesz. Ja nie miałem czym innym. Bo mi nie działał ten screenshot. To co, stawiałeś ten silos tak jak stawiałem, czy nie? No. A. Dobra. Wszystko tak samo postaw. Ty, to za silos ile nam teraz zabierze? Ła dużo. O Boże, my pieniędzy już nie będziemy mieli. No to nie. Nie żartuj. Ale... No nie, no, nie żartuję, stawiam po... No mówiłem. A miało nam starczyć. Ty, no ale... to 700 tysięcy, bośmy się umawiali, a Mati zrobił na... Tak... A, no to przecież mówiłem, nawet, że będzie ten... W sensie, no mówiliśmy do tych 830 i tak. Ale no to teraz już mi tylko silos został i tyle. Silos stawiam i już nie będzie takich dużych. A ile on kosztuje? No 117. O Jezu. To nam pieniędzy nie będzie. No. Ty, a no to chodźcie, ty. Bo na... Co? No to szklarnie to już tam później najwyżej dostawię, bo już nie dostanie, nie wystarczy pieniędzy. Kredytu trzeba brać. No, no to i tak mieliśmy ile? 800... Z 860 tysięcy i nie wystarczyło to. No, bo żeście pozmieniali trochę nawet. Też, bo ja inaczej to chciałem zrobić. Trochę. Nie, tak samo będzie. Tutaj z tyłu, ale tutaj z tyłu. Ty, bo ty miałeś zrezygnować z jednej tej. No właśnie. No to trudno, już nie zrezygnuję, bo żem postawił. Dobra. Jejku, ja zapomniałem! Powiedzcie mi z tym silosem, że on miał teraz zrezygnować z jednej wiaty i dlatego to 900 tysięcy wyszło, a nie 800. No. Dobra, tak, trudno, chodź tatu i ten silos pokaż. Zaraz. I tak w tym sezonie. Dawaj, nawet już dojedźmy, bo będzie tak, nawrotka. No. Ale dzisiaj zamieszany odcinek. No. Dzisiaj. Jejku, ja zapomniałem o tym! Powiedzcie z tym silosem, jak on to zrobi, bo kurde, latam z tym 2 minuty i nie wiem, jak to zrobić. Poczekaj, mówicie, żebym zrobił to tak już samo, ale... No tak samo zrób, no. No. No dobra, to stawiam tak samo. Jezus. Albo tak może postawić. Ale ja se zapomniałem o tym, że o, miałeś jednej tej ja... nie postawić. Ty tak może. Tej zielonej postawić chyba, nie? Czy o, tej czerwonej on miał, ma... On miał nie kłaść tej za 40 parę tysięcy. Mm. Nie, no to jej przecież nie postawiłem. Tej za 106 miałeś nie kłaść. A, on miał tej za 106 nie kłaść. Postawić. No, bo widzicie, ja tak to jest, jak zmieniacie, kurde, chodź, plany podczas robienia czegoś. No tak to już jest. Ale my nie zmieniamy planu. Ja sobie nie zmieniałem, gosty. Ale my ci nie zmienialiśmy planu. No sprzedaj to. Nie, no już nic nie sprzedaję, tak zostawiam, bo tu będzie pusto i bez sensu, tak. Powiedzcie mi teraz... Teraz, nie, ja już nic nie zmieniam, tak będzie. Silos, powiedzcie mi, bo ja tak chcę postawić teraz ten silos tak naprawdę, jak on był. Nie wyszło. A gdzie tu żeś bramę dał, żeby tędy można było wyjechać? No tam wyjazdu nie będzie przecież. A przecież miał być. Ja... Tak, przecież tu miał być. Tam miał być wyjazd z drugiej strony, tu nie miał być wyjazd. Ale to jak my teraz na pola dojedziemy, będzie trzeba naokoło jeździć? Jezus Maria. Robiłem tak, jak kazaliście. Ale my właśnie mówiliśmy, że od pola ma być wyjazd, od 40 no, pola ma być wyjazd. Nie mówiliście, że od jakiego pola. Ja dzisiaj ci ja o tym mówiłem. Mniejsza z tym, bo zamierzanie już się zrobiło. Dobra. Co oni sobie w ogóle pomyślą? Nie, nie mogę. Teraz to dobrze, przeprowadziliśmy czekaj konwersację, ja to tego odcinka nie było. Będzie to naprawę, że ja buduję, nie ty. Cicho. Teraz czekaj, powiedzcie mi w końcu z tym płotem, jak mam to zrobić. Znaczy z płotem, Boże, co? Z silosem. To tak samo jak na odcinku. Na tym, na zdjęciu. Ale nie, bo no to na zdjęciu, no to w tym miejscu, co zrobiliście wyjazd teraz, bym musiał. A no ja sobie teraz myślę, jak robicie ten wyjazd, przesuń go. To ja to zrobię przesuń tak. Przesuń go, tu zrób, jak jest ten. Trochę po prostu z boku. Ja tak wiem, jak go postawię, ja zrobię go my tak mamy naprawdę. Mamy już taką wielką patrzcie gospę, a maszyn nie mamy tyle. No właśnie. No, ale wiecie, no tę gospę stawiamy i ona będzie przez naprawdę sporo czasu. Ej, no, w sumie, odcinków. Czekajcie, ja udostępniam wam ekran i no odcinku będę udostępniał Jezus ekran. Tylko nagranie, żeby nie wywaliło. Dobra, uwaga, o, tego ekran postawiłem. No to patrzcie, dawaj ten ekran. Czekaj, o. O. To nie sprzedajemy tej wiaty za 106 tysięcy. Nie, ale ją. patrz. Ja bym ją sprzedał. Ja nie, no, ja nie sprzedajemy jej. Już niech będzie, bo pusto by tak było i by było głupio i ona ma ale być... Ale coś tam się ustawi innego. No ale co ty chcesz tam stawiać? Szklarnia na przykład może tu no być. Nie ma takich dużych szklarni aż. Bo to ale głupio, to mogą być dwie albo trzy. Będzie wyglądać. Dobra, patrzcie na mój ekran teraz. Patrzcie no, na mój no, ekran. Weź patrz to obróć i do płotu to przystaw. O tako? Tak. Tylko nie w to miejsce, tylko bardziej po prawo jeszcze.
tu? Bardziej, tu jest brama. A jeszcze tu będzie bardziej. Ciasno, to bez sensu. Bardziej, nie, bardziej to weź. Tu? O tu. Ale to tu, bez sensu no. Tutaj będzie. Trochę nie, w tamtą stronę. O tu. Jest, o, tu, o, tu no. To moim zdaniem bez sensu będzie. Właśnie. Moim dobrze. Dobrze, bo stawiasz? Tu jest brama, żeby no. No dobra, stawiam tu. Czekaj, no. Stoi. No i dobrze. Tu jak jest wyjazd, to ten. Tylko tu ciasno strasznie. Tak. Patrz, tu ciasno strasznie będzie. A tutaj teren trzeba podnieść, bo tu jest niżej teren. Ten moment. Ale uważajcie, bo tu te progi są, nie? Tu jest teren nisko. Dobra. To chyba już z takich większych rzeczy to tyle. Tak jak mówię, malowanie i wszystko to już zrobię poza odcinkiem. Może trochę to być, czy nie bardzo? Duże zamieszanie. Brama. To? No, a czemu, okay. Że to tak krzywy... Co ty żeś... usuń jeszcze jeden ten, w sensie połóż. Weź się tutaj usuń, bo te dwa rzeczy już postawił. No. No bo to jak cały płot już się stawiało, wiesz, to już tak nie da się postawić, czekaj. Ile? To ile? O, zacięło go chyba. Czekaj. Nie, tylko ja nie wiem, co ja mam tu zrobić. Bramę. Wiem, tylko tu... Da się bawcie z tą bramą. Ja ogólnie już postawiliśmy, Mati co mieliśmy. Mati miał gospę budować, a ja buduję. Ja zbudowałem gospę, to wy sobie zmieniliście plany, ja wszystko chciałem zrobić jak zrobiłem, ale wy się pozmienialiście, no, wyjazdy, właśnie... wszystko. No to proszę, no bardzo, tak, róbcie sami. Ale ja tutaj... tak umawiali, no to tak już niech będzie. Ja nic z wami nie umawiałem takiego, że będzie tutaj wyjazd. No wiem. Także no. Mówiliśmy, że od pola tego będzie. Dzisiaj mówiliśmy, że od pola 40. Nie mówiliście, dzisiaj, że od pola 40. To dzisiaj, że żeśmy... Jak przyszłeś do nas tu na Discorda, bo ja z Dawidem coś tam robiłem, to my ci mówiliśmy o tym. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra. Także tym akcentem kończymy. Tak jak mówię, jeszcze tutaj obgadamy. Trochę chłopaki namieszali, więc to nie moja wina. Więc co, trzymajcie się do następnego odcineczka już u Kamilosa i tam zobaczycie, jak ta gospa po prostu będzie wyglądała. Także trzymajcie się, na razie i jeszcze przepraszamy za te takie zamieszanie. Także trzymajcie się i cześć. Siema.